Smart Domowe Rozmowy by Somfi to wideopodcast z dawką merytorycznej wiedzy o tematyce domowej i technologiach smart. Jak stworzyć komfortową przestrzeń w swoich czterech kątach? Jak radzić sobie z natłokiem domowych obowiązków? Kupować? Budować? Remontować? Co się opłaca? Na jakim etapie należy wdrażać rozwiązania inteligentnego domu? W imieniu marki Somfi na wideopodcast zaprasza prowadząca Natalia Tur. Witamy w wideo podcaście Smart Domowe Rozmowy. Ja nazywam się Natalia Tur, a moimi rozmówczyniami jest dziś Kasia Kociołko i Ania Mazurkiewicz-Matuszko, inżynierki budownictwa, które na co dzień udowadniają, że branża budowlana to nie jest tylko domena mężczyzn. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Bardzo miło, że zgodziłyście się przyjść. Jeszcze kilka słów sobie pozwolę o Was dodać. Pracujecie w firmie, która zajmuje się budownictwem, jednorodzinnym. Innym I obsługą inwestycji budowlanych, a ponadto prowadzicie profil na Instagramie, Budowa Kobiety, śledzony przez kilkanaście tysięcy obserwatorów albo może obserwatorek. Czy macie takie wrażenie, że to właśnie głównie kobiety Was obserwują? Zdecydowanie. Zdecydowanie, tak. bo głównie nasz cały przekaz kierujemy do kobiet. Wspomagamy je i po prostu wprowadzamy w całe te meandry budowy domu. I to jest głównie nasza misja, czyli wsparcie kobiet na budowie. Czyli takie służenie dobrą radą, wskazówką. Dokładnie tak, tak rozwiązaniem problemów przeróżnych i edukacją w zakresie budownictwa, bo chcemy, żeby były jak najlepiej przygotowane do swoich własnych inwestycji, czyli budowy domów. Super. A czy obserwujecie właśnie takie wzmożone zainteresowanie kobiet y, wszystkim, co związane z procesem budowy domu? To no. się zmienia. To się zmienia, pewnie też i dzięki nam, w jakimś stopniu, ale już coraz częściej kobiety angażują się w budowę domu. I w jakich to obszarach budowy domu? We wszystkich. We wszystkich, tak naprawdę od samego początku, od planowania inwestycji aż do jej realizacji. Także kobiety bardzo angażują się w budowę, to się bardzo zmieniło i wydaje nam się, że y, ten trend będzie postępować, mhm. bo jednak y, coraz chętniej co? biorą w tym udział. My to widzimy, jak się ta spirala pięknie nakręca. Y, widać to było też na przykładzie naszego profilu na Instagramie, bo kobiety zobaczyły że można zająć się budową własnego domu od podstaw, nie tylko wykończeniem tego domu, tak? czyli tą przyjemnością, wisienką na torcie. Można zaangażować się już na samym początku. I one naprawdę bardzo chętnie się tego uczą, są bardzo zaangażowane i, i bardzo nam się to podoba. I dlatego y, wkładamy całą siłę i energię w to, żeby im, im w tym pomóc. Super, bardzo dziękuję Ci. W imieniu w dziękuję w imieniu kobiet, bo mogą nawet zrobić wręcz wszystko same, jeżeli bardzo Oczywiście. chcą. Super. Oczywiście są naprawdę kobiety, które ym, bez pomocy partnerów bo na przykład są samotne, tak i budują domy, świetnie sobie z tym radzą i, i to jest przewspaniałe, prze Naprawdę bardzo podziwiamy takie kobiety i jeszcze bardziej takie wspieramy naprawdę no. to jest super. Super, ale jednocześnie fajnie, że nie są pozostawione same, tylko mają właśnie was jako wsparcie. Ja zaraz po kolei chciałabym Was podpytać o różne rzeczy, ale najpierw yy, chciałabym zwrócić uwagę na to, że yy, zdajemy sobie sprawę. Z tego, że istnieje taka dyskusja, czy warto kupić gotowy dom i go przerobić, czy może zacząć od podstaw budować nowy, ale tutaj dla słuchaczy i widzów podpowiem, że już przeprowadziliśmy rozmowę o tym, jak można zaadaptować stary dom, już istniejący, a was chciałabym spytać o to, jak od początku postawić nowy dom. Bo domyślam się, że te dwie formy mają zapewne i swoje plusy, i minusy, prawda? Tak, no, dokładnie tak. To wszystko zależy od zaangażowania, które możemy włożyć w realizację projektu, bo jednak budowa domu jest bardzo skomplikowanym procesem i musimy zaangażować dużo swojej siły i czasu w realizację tego. Dlatego musimy pamiętać, że przede wszystkim poświęcamy swój własny, prywatny czas. Nasze życie się zupełnie zmieni podczas budowy domu. Więc jeżeli decydujemy się na to i na konsekwencje tego wyboru, to Oczywiście budowa domu jest lepsza, tak? bo dopasowujemy dom do własnych potrzeb, ale jeżeli kupujemy dom gotowy, to dzięki temu zyskujemy czas i spokój, który też jest względny, bo, bo to wiąże się też z pewnymi komplikacjami później, tak? jeżeli remontujemy dom, ale tutaj w tym przypadku musimy dopasować wybór do własnych potrzeb i możliwości. Mhm. Ja proponuję, ja żebyśmy właśnie w rozmowie skupiły się dzisiaj na tym, na radach dla osób, które chcą od podstaw postawić mhm. dom, jeżeli się Oczywiście. na to zgłóżicie. I chciałam jako taką ciekawostkę, wiem, że z danych statystycznych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że z roku na rok wprawdzie w małym stopniu, ale jednak trochę maleje ilość zgód, pozwoleń na budowę. Czy macie pomysł, z czego to wynika i czy w ogóle obserwujecie też taki trend? Hmm. Ogólnie tak, do 2021 roku był to istny boom budowlany. Hmm. To było wręcz niesłabnąca popularność. tak Bardzo dużo ludzi rozpoczęło swoje budowy. Mieliśmy tak niesamowite zainteresowanie, że no, aż brakowało tych mocy przerobowych. Hmm. Tak? W tym momencie, rok 2021, niestety ten drugi rok pandemii zrobił swoje. Podwyżki, strach o to, co będzie w przyszłości. Sparaliżował wiele osób. No, niestety, czasy się robiły jeszcze gorsze, dlatego już widzimy tą panikę i, i widzimy zahamowanie tym zainteresowaniem. Nie wiemy, na jak. Długi okres to się wstrzyma, ale już, już dzieje się coś złego w branży. Niestety, niestety, te ceny hamują ludzi i ta niepewność losu, niestety. Jak to będzie się rozwijać, czas pokaże. Tak, a często też od swoich obserwatorek dostajemy pytania, czy rozpocząć budowę w ogóle, bo bardzo dużo kobiet obserwuje nas jeszcze przed swoją budową, podczas planowania, rozpoczyna tę obserwację, edukują się i, i one naprawdę się teraz boją. Nie wiedzą, nie wiedzą, co zrobić, czy, czy rozpoczynać, czy nie, czy ewentualnie już rozpoczętą budowę wstrzymać. E, my nie możemy w żaden sposób nikomu e, jednoznacznie odpowiedzieć, ale e, obiecujemy zawsze im, że będziemy je wspierać, bo bardzo często e, takim elementem, który je wstrzymuje, są finanse, a my potrafimy e, w w tym temacie wesprzeć, pokazać, gdzie można zaoszczędzić, w jaki sposób to zrobić, jakie prace ewentualnie zostawić sobie na później i, i w pewien sposób rozłożyć sobie to w, na pewne etapy. Mm -hmm. I, I na pewno będzie im w ten sposób łatwiej, dlatego współpracujemy tak długofalowo z nimi. Mm -hmm. I właśnie o to chciałabym Was podpytać, bo to, że współczesne czasy określa bardzo słowo niepewność, to myślę, że no niestety dotyczy to właściwie każdej branży naszego życia i, i aspektu, ale wyobraźmy sobie, że ktoś jednak jest zdeterminowany i bardzo marzy, chce spełnić swoje marzenie, żeby jednak postawić ten dom. To gdybyśmy mogły tak prześledzić punkt po punkcie i mogłybyście służyć swoją dobrą radą, to będę bardzo wdzięczna. I, w, i pierwszy, pierwszy punkt, czyli działka, podbudowę. Na co zwracać uwagę? Może mogłybyście coś Podpowiedzieć jakąś tajemną wiedzę, która dla laika nie jest oczywista, a, a, a wy służyć jakąś dobrą radą. Myślę, że taką wiedzą właśnie a propos m, tych wszystkich lęków finansowych, prawda? No to niewiele osób wie, jak bardzo wybór działki wpływa na późniejsze koszty w realizacji budowy domu. To jest tak naprawdę pierwsza część, która m, bardzo może wpłynąć później na koszt budowy, bo to m, są warunki gruntowe, które wpływają na to, jak. Będzie izolacja, czy na przykład y, ukształtowanie terenu, to również y, jaka głębokość jest fundamentów. To się przekłada bardzo później na koszty. Gdzie na przykład standardowe y, y, ławy fundamentowe, prawda, pod dom jednorodzinny to przypuśćmy 60 tysięcy, to może ta kwota wzrosnąć nawet dwukrotnie przy na przykład niepewnych warunkach gruntowych lub jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład ukształtowanie terenu, bo wiadomo, my akurat pochodzimy z miejsca, gdzie no, nie mamy z tym problemu, tak, nasze ukształtowanie terenu jest raczej stałe, mamy wyżyny, tak, i są miejsca, gdzie ukształtowanie terenu może być troszeczkę inne niż standardowo, ale jeżeli osoby, które budują się na przykład na pod Karpaciu czy gdzieś właśnie małopolsce w małopolsce prawda to tutaj już warunki jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu to wiadomo to też jest tak że wydaje nam się że jeżeli dom stoi obok no to nie ma tak naprawdę problemu w tym żeby obok wybudować drugi ale to przeważnie tak nie wygląda i mamy na to nawet przykład, gdzie to może Ania opowie, bo tak to jest bliska koleżanka, która ma działkę w terenach właśnie takich mocno wyżynnych, tak. Gdzie sąsiada dom stoi dużo wyżej niż jej. Niestety przy ostatnich ulewach ją bardzo zalewa i niestety w tym momencie nic nie może z tym zrobić. Zawsze, jeśli mamy wybór, wybieramy działkę wyżej, wyżej. Mm -hmm. położoną względem mm -hmm. innych działek, bo bardzo często mamy do dyspozycji, do wyboru na przykład jedną działkę podzieloną na trzy części i wybieramy sobie, zawsze wybierajmy tą najwyżej położoną, minimalizujemy swoje ryzyko po prostu, tak? Mm -hmm. I sprawdzajmy. Teren, on powinien być jak najbardziej płaski to warto nawet zmierzyć, bo gołym okiem czasem się tego nie uchwyci. Prawda, Kasia, tak, tak jak to, u ciebie. U mnie tego nie zdarzyło. było widać, ale y, wystarczyło po prostu wypożyczyć niwelator i sprawdzić y, jakie są różnice na działce, bo y, wydaje się, że na przykład 70 cm to nie jest dużo na przestrzeni 20 m. Jeżeli mamy dom parterowy i on jest długi i na przestrzeni tych y, 20 metrów mamy spadek 70 cm, to już zaczynają być bardzo duże koszty, bo zagłębienie y, wtedy fundamentów wzrasta wraz z obniżeniem terenu, więc no niestety, ale musimy się liczyć z takimi rzeczami których nie da się przewidzieć na początku, gdy szukamy działki, a piękne, pięknie położone działki w pięknych terenach, no to wydają się atutem, prawda? A później mogą nam przysporzyć bardzo dużo problemów. Jeszcze jedną rzeczą ważną jest na przykład to, że najlepiej szukać działki wiosną, po dużych opadach deszczu. Ostatnio mieliśmy tak, że bardzo dużo było deszczów, śnieg zalegający gdzieś, miejscami, po prostu ta woda nie miała być gdzie odprowadzona. I na przykład gołym okiem widać, jak się przejedzie, w których miejscach zalega ta woda. I to już powinno dyskwalifikować całkowicie działkę. Jeżeli na działce występuje woda, która jest stale, tak? Ona prawdopodobnie w lecie, sierpień, tak? W lipiec. I tego nie będzie, prawda? I w tym czasie, wybierając tę działkę, nawet nie jesteśmy w stanie określić tego, czy y, tam nie będzie problemu z odprowadzeniem wody. Dlatego wiosna, jesień, ewentualnie też y, może być tym dobrym momentem na poszukiwanie działki. Wtedy bardzo dużo jest widać gołym okiem, po prostu. E, przed samym zakupem zawsze radzimy wykonać badania gruntu. Y, to jest inwestycja około 1000 zł, ale warto. Warto. Warto, żeby po prostu później y, nie przysporzyć sobie bardzo dużych problemów, bo to jest, są ogromne koszty. Nawet y, sama zmiana, wiadomo, może być sytuacja, że będzie potrzeba wymiany gruntu. To już są ogromne koszty. I to u kogo się robi takie badanie gruntu? Eee, u geotechnika. U geotechnika. Tak, y, to są badania geologiczne. Mhm. I geotechnik wtedy przyjeżdża, robi odwierty i y, wykonuje y, badanie. Tu ty... mogę na swoim, no na swoim oczywiście. przykładzie opowiedzieć, że e, gdy budowałam swój dom, e, musiałam zrezygnować z piwnicy bo po takich badaniach okazało się, że jest to teren, gdzie wody gruntowe są dość wysoko i tą piwnicę by mi notorycznie zalewało. Dlatego to mnie uchroniło przed ogromnymi kosztami, hmm. tak, bo sama piwnica w sobie bo jest nie bardzo nie wiedziała droga. A o tym, a to drugie... byś zrobiła piwnicę tak? po prostu i poniosła poważne o, Tak, bardzo i miałabym teraz w tym momencie problem. I myślicie, że to jest tak, że wiele osób, mimo że buduje dom, nie robi na przykład tych badań? Nie, nie, nie. nie. Oh. No, to jest bardzo rzadko. No to tym bardziej dziękujemy za tę radę, bo powiem wam, że bardziej każda zrobić. z tych rad, się to ja nigdy bym o tym nie pomyślała. Myślę, że architekt często wskazuje taką drogę, jeżeli najpierw zwrócimy się do architekta o pomoc, nawet przed wyborem działki, to on poleci wykonanie badań gruntu. Ponadto chciałam spytać o rolę architekta, mm -hmm. czyli architekta można już tak naprawdę zaangażować I do współpracy. Im wcześniej, tym to też jest świetna rada. Jesteśmy tego zdania, ponieważ architekt też powie nam, jaki dom możemy konkretnie postawić na danej działce. Właśnie, bo jest jeszcze ważne, Rzecz a propos wyboru działki, czyli miejscowy mhm. plan zagospodarowania przestrzennego. Nie każda działka taki ma, bo nie każda gmina czy miasto y, ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale są też i y, warunki zabudowy, które są ujednolicone dla wszystkich. I jeżeli chodzi o plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to on determinuje już bardzo dużo. Od odległości, od granic y, budowy domu, do nawet koloru dachu, do rodzaju dachu, mhm. kąta nachylenia nawet koloru e, elewacji, żeby nie tak, zaburzyć że tego całego całego ład, kształtu, ładu przestrzennego, m. tak? Mhm. To jest po to, żeby chronić tak ale naprawdę. Ale to bardzo nas dobrze, że ja, na przykład że są takie urgo. My <laughs> A, też, przecież, tak. my nie. też jesteśmy za. Oczywiście jeżeli ktoś wymarzył sobie na przykład dom ze stropodachem i okazuje się, że nie może na danej działce go wybudować, no to jest wielkie rozczarowanie mhm. i wtedy y, są jakieś próby obejścia tego prawa, ale mm, no to często nie no nic się nie Nie wychodzi. Daje. No, no, niestety, nie, radzimy, to jest, nie, radzimy bo nie, 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 radzimy, bo, po pierwsze, jest po to, żeby plan służyć, żeby to, żeby nasza służyć, żeby ta przestrzeń nasza była uporządkowana. Dodatkowo też to jest uporządkowana. ochrona też to niechcianymi taka ochrona nasza przed niechcianymi sąsiadami. No bo nawet jeżeli jest ten miejscowy plan zagospodarowania, to jesteśmy ten przed tym, że to przykład za płotem nie wybudują nam fabryki, chlewni, innych takich rzeczy, bo jednak uciążliwych. uciążliwych właśnie um, usług. I też podczas wyboru działki trzeba brać pod uwagę hałas Zapach nawet, mm. tak? Bo ym, to jest coś, o czym się w ogóle nie myśli zapach, ale no, tak jak. Zrobił uprzykrzyć życie. Dokładnie jest. tak. No, czasami latem nie można wyjść z domu, bo na przykład jest zapach, nie wiem, właśnie chlewni czy yy, kurników. My mamy, na przykład w naszej okolicy jest bardzo dużo takiej zabudowy, więc my to mamy tak jakby, to dla nas jest normalne, tak? że musimy się z tym liczyć, ale są takie sytuacje, gdzie na przykład nie, ma, nie mamy wiedzy o tym, że gdzieś w pobliżu jest jakaś uciążliwa, uciążliwe miejsce, tak jakaś uciążliwa usługa na przykład. To wtedy warto zapytać po prostu sąsiada o to, jak wam się mieszka, może przyjść, tak? Przywitać mm -hmm. się. Zawsze to pierwsze e, jakieś spotkanie, przywitanie się, e, możliwość poznania swoich sąsiadów i też kto będzie z nami e, e, sąsiadował, <laughs> tak? Także to jest idealna e, e, okazja, żeby też poznać sąsiadów, bo jaki jest sąsiad? To też jest zaletą lub wadą danej działki. Hmm. Dlatego warto się przejechać nawet po okolicy. Jeśli zobaczymy domy, które gdzieś tam wpisują się w naszą estetykę, e, na przykład e, kopertowy dach, jakaś o, e, kolorystyka dana, jeżeli to nam odpowiada, no to fajnie, to już możemy tutaj szukać, ale jeżeli jesteśmy zwolennikami płaskich dachów i, i, i niestety w okolicy ich nie ma, to prawdopodobnie nie będzie można takiego domu postawić. Także, e, Czyli warto patrzeć na taki całokształt. Tak, mhm. oczywiście. Bo niekoniecznie od razu trzeba tak. zaglądać do tego miejscowego planu zagospodarowania y -y. przestrzeni, bo to czasami widać gołym okiem, tak. jaka jest okolica. Y -y. Dobrze, wyobraźmy sobie, że już y, mamy działkę, kupiliśmy ją, już wszystko wiemy. Y, I co dalej? O jakie zezwolenia powinniśmy się ubiegać? Do jakich specjalistów zapukać, na co warto zwrócić uwagę, planując budowę. Y -y. Przede wszystkim my zawsze radzimy zacząć od finansów. Budżet to jest najważniejsza rzecz i zanim gdziekolwiek się udamy, musimy określić, jaki mamy budżet. I z taką wiedzą powinniśmy się zgłosić do architekta. Według nas to jest w ogóle pierwsza osoba do kontaktu. Architekt pomoże załatwić wszystkie formalności, jakie dokumenty należy załatwić, gdzie, co i jak. Jeszcze czasami nawet niektórzy architekci podejmują się tego, że załatwiają wszystko za nas. Mhm. Także warto z tego skorzystać, bo skoro i tak ymm, współpracujemy z tym architektem, on będzie z nas znał od samego początku naszą działkę, nasze potrzeby i przede wszystkim informujemy architekta o budżecie, jakim dysponujemy. I on już na tym etapie może ewentualnie doradzić nam, jako, jaki dom możemy postawić, jaki metraż, na co będziemy mogli sobie pozwolić. To jest rzecz, o której. Y Chyba nikt nie pamięta i nikt nie wie. W ogóle m, zauważyłyśmy, że większość osób się wstydzi powiedzieć, jakim budżetem dysponuje. My zawsze mówimy, że z nami to jak z lekarzem: <grym> <grym> po prostu trzeba śmiało powiedzieć, i my po prostu wtedy wiemy, co dokładnie za to możemy zrobić. I to jest początek każdego następnego wyboru, czyli i nawet projektu bo tutaj przede wszystkim liczy się metraż. Każdy metr to są dodatkowe pieniądze. To jest kilka tysięcy dodatkowych złotych tak za każdy metr, więc bo, naprawdę warto, warto to przewidzieć. Więc ten architekt jest, jest pierwszy, osobą pierwszego kontaktu e, i te wszystkie formalności wtedy już nie mają znaczenia, bo on nam tak naprawdę wyznacza drogę. Nie musimy tego wszystkiego zapamiętywać, ona sprowadzi, uczyć, on nas prowadzi. Tak, tak, naprawdę są, są architekci, którzy świetnie sobie na tym polu jakoś tak radzą, są nawet stworzeni do tego, naprawdę mamy no takie przykłady. Ja Chciałam spytać, jak rozpoznać dobrego architekta? Jakiś to jest, cechy, to, na, jest, to bardzo jest bardzo dobre człowiek. pytanie, bo, <laughs> bo my, z naszej perspektywy, my poznajemy dobrego architekta po projekcie hmm. i gdy mamy z nim do, do czynienia, gdy go czytamy, ale inwestor musi już wejść w relacje z takim architektem i zobaczyć, jak mocno zaangażowany jest architekt. Wiadomo, Popyt jest teraz bardzo duży na, na projekty, na, na budowę domów. Dlatego nie każdy architekt ma czas na to, żeby w pełni poświęcić się każdemu, aż tak, w tak dużym stopniu. Więc z polecenia architekt będzie dobrą opcją, jeżeli naprawdę ktoś ma dobre doświadczenia yy, i to jest ktoś, kto jest gdzieś yy, z naszych kręgów. Tak, ktoś, tak najlepiej tam, z naszej okolicy, okolicy też z bo... naszego powiatu nawet, Czyli tak? na który też ma jakieś relacje z urzędami. Na z przykład, urzędami, tak. dokładnie, no, na przykład ze starostem. już wiedział, z kim mm -hmm. rozmawiać, mm -hmm. gdzie pójść i... Prawdopodobnie już wszystkich zna, więc nie. ta droga, droga będzie, będzie prostsza. Tak. <noise> Dokładnie. Mhm. A, a czy. M, m, bo chciałam spytać o to, czy lepiej skorzystać z zakupu gotowego projektu, czy indywidualnie we współpracy z architektem. Ale teraz e, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Czy jeżeli e, zatrudniamy od początku architekta, który może nam pomóc nawet na etapie wyboru działki, to czy to nie wyklucza tego, że możemy z nim razem skorzystać z gotowego projektu? Nie, nie. nie wręcz już przeciwnie. <noise> to nawet jest zaleta takiego Aha. rozwiązania, bo y, architekci często mają zniżki na projekty gotowe i y Zresztą, wiedząc o tym, można powiedzieć architektowi o tym, że wiem, że masz zniżkę na projekt. Tak, podzielę też dobra. Rada. Tak. Albo kupię sam przez internet. Tak, warto tak. z I tego zawsze, skorzystać. I zawsze warto po prostu z tej opcji skorzystać. Poza tym, architekt dobrze zna wszystkie pracownie projektowe, przerabia te projekty i potrafi doradzić, jeżeli chodzi o nawet takie rzeczy, które są zawarte w projekcie, których nie widać na stronie internetowej. bo tutaj i bardzo duży wpływ na przykład na później y, realizację ma konstrukcja samego budynku, bo ona głównie wpływa na koszty budowy. Więc jeżeli na przykład y, jest biuro projektowe, które naprawdę ma piękne projekty, prawda, bardzo nowoczesne, duże przeszklenia, jakieś y, co cieszy, na, na, no na piękne wielkie przestrzenie. To już powinna nam się zapalić czerwona lampka, że tanio nie będzie. Mhm. Więc tutaj architekt ma taką wiedzę, jak konstrukcyjnie są dane pracownie, no jak, jak to wygląda tak, w praktyce. I wie, jak, jak dobry jest ten projekt, tak w ogóle, bo zawartość projektu ma znaczenie. My o tym wiemy najlepiej, bo jesteśmy kosztorysantkami. My wyceniamy mnóstwo domów i. Bardzo lubimy pracować na projektach, które są kompletne, mhm. y, dlatego taki architekt, który robi adaptacje, on doskonale wie, która pracownia ma bardzo dobre opracowania projektów i na których można polegać, bo na podstawie projektu y, później budujemy dom. Jeżeli nie będziemy mieć odpowiednich rysunków, to w pewnym momencie rozpocznie się prowizorka. Mm -hmm. Niestety, nie możemy sobie na to pozwolić, tak? To będą też niedoszacowane kosztorysy, prawda, wyceny. Mm -hmm. Będzie bardzo trudno ocenić, czy nas stać na ten dom, czy nie. Dlatego współpraca z architektem to jest podstawa i, i, i zawsze będziemy o tym głośno mm, a mówić. A jeżeli jeszcze chodzi o sam wybór, czy taki, czy taki projekt, czy indywidualny, czy e, gotowy, mm -hmm. no to wszystko zależy od naszych predyspozycji, bo jeżeli znajdziemy projekt gotowy, który idealnie wpisuje się w nasze potrzeby, albo nie mamy wyobraźni, nie potrafimy sobie wyobrazić na przykład pewnych rzeczy. Wiadomo, jeżeli tworzymy projekt indywidualny, na początku jest jakaś wizja. Jeżeli my tej wizji nie mamy i całkowicie polegamy na architekcie, to musimy się wiązać z tym, że on zrealizuje swoją wizję. Która niekoniecznie musi współgrać z tym, co my sobie wyobraziliśmy. Dlatego, jeżeli wybierzemy projekt gotowy, który w 100% nam odpowiada, to jasne: my jesteśmy zawsze za tym, żeby na tym etapie zaoszczędzić, bo to jest oszczędność. I czasu, i pieniędzy. I czasu, i, I pieniędzy. Energii tak, takiej. żeby wybrać gotowy projekt. Ale jeżeli już wchodzimy w sytuację, gdzie musimy go powiększyć, nawet o metr, wydłużyć, wykonać jakieś skomplikowane zmiany w konstrukcji to już y, odradzamy takiego podejścia całkowicie bo y, każda no to zmiana to jest koszt poza tym zmiany na projektach często są wykonywane bardzo niedbale y, w adaptacjach i właśnie później tak jak Ania mówiła y, zaczyna się y, samowola taka tak że wykonawca musi decydować jak to będzie zrobione a nie powinien a nie mhm. powinien nie to nie powin... jest jego rola tak to mm -hmm. powinno być wszystko narysowane i on powinien wykonać zgodnie z projektem, bez żadnej improwizacji. To jest po prostu podstawa. Tego. Czyli jeżeli decydujemy się na projekt gotowy, to zakładamy, że nic tam nie zmieniamy, absolutnie, bo to będą różne komplikacje. No, to nie, oczywiście, to mogą być tak. drobne rzeczy. To może być przesunięcie ścianki hmm. działowej, e, nie wiem. Czasami nawet i jakieś delikatne przesunięcia ścian konstrukcyjnych. Czy okien, może... powiększenie okien, tak? To, to też już zależy. Jest... To wszystko trzeba najlepiej właśnie skorzystać Konsultować z architektem, bo każda zmiana determinuje jakieś później konsekwencje tej zmiany są. Jeżeli to jest tylko na przykład ze zwykłego okna, na przykład 150 na 150, zmiana na takie okno tarasowe, prawda, ale gdzie szerokości nie zmieniamy, to nie jest żadna zmiana. Rozumiem. To mhm. jest po prostu tylko taka, że nawet na kartce można ją po prostu przekreślić i zmienić. Ale jeżeli już wchodzimy w jakieś większe sprawy, gdzie poszerzamy, to już zmienia się tak naprawdę mhm. wszystko wtedy. Tak, od i, podstaw. I, mhm. I to powinien określić architekt. Ale to tym bardziej rozumiem, że architekt jest potrzebny od pierwszych chwil. Tak. Niezależnie tak. od tego, jaki rodzaj mhm. projektu. Skoro jesteśmy jeszcze na etapie projektowania, to chciałabym Was spytać o rozwiązania smart home, dlatego że z badań wynika, że większość osób ch chce je mieć w swoich domach, a ja domyślam się, że ci, którzy jeszcze nie wskazują takich odpowiedzi, to po prostu nie wiedzą, że chcą, bo nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to niesie dogodności i ułatwienia. I właśnie chciałam Was spytać, czy rozwiązania inteligentnych domów warto znać i wprowadzać jeszcze na etapie projektowania, czy tak naprawdę, czy jeszcze możemy sobie zostawić taką przestrzeń, że możemy to dopiero na etapie wykończenia wprowadzić? Tutaj wydaje nam się, że dobrą odpowiedzią by było, że w zależności od tego, im. Większe udogodnienia chcemy wprowadzić. Im bardziej chcemy zautomatyzować swój dom, tym wcześniej musimy o tym pomyśleć. Bo oczywiście są takie rozwiązania, które możemy wprowadzić później, i Sofia akurat ma w swojej ofercie takie, ale jeżeli chcemy zautomatyzować całkowicie nasz dom, no to wtedy przede wszystkim już na etapie planowania. Elektryki, tak, bo do każdego urządzenia musimy doprowadzić zasilanie, czyli każde, które, którym chcemy sterować, tak? czy to są rolety, czy może zamek w drzwiach, czy na przykład yy, brama garażowa i tak dalej, czy brama wjazdowa, one muszą mieć doprowadzone zasilanie, żeby można było też... Yy, Zainstalować napęd, jakiś, który będzie napędzał ich działanie. Dlatego im wcześniej, tym lepiej pod tym względem, tak? Ale jeżeli chcemy na przykład zrobić coś później, ale zawsze musimy pamiętać o tym, że każdy napęd musi być dedykowany do danego rozwiązania. Czyli na przykład, jeżeli chcemy mieć. Sąfi, tak? No to y, wtedy wybieramy na przykład y, rolety z napędem Sąfi, tak? Y, 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 bramę garażową, która ma, jest dedykowana pod y, Sąfi i wtedy jednym urządzeniem możemy wszystko połączyć ze sobą i sterować na przykład za pomocą aplikacji. Ja na przykład mam w swoim domu koneksona y, z Sąfi i ja nim steruję bramą garażową i roletami. I to wygląda na, w tym momencie tak, że y, ja to zrobiłam na etapie y, montowania żaluzji. Wtedy y, musiałam zadecydować, jakie dokładnie żaluzje wybiorę i y, akurat bramę, która, y, której producent współpracował z Som, SOMFI i y, miałam już napęd dedykowany. I dzięki Conexonowi mam teraz aplikację, dzięki której ja na przykład w tym momencie mogę, y, będąc tutaj, zamknąć czy otworzyć żaluzję w domu swoim rodzinnym, tak? Tylko, że no nie będę tego robić, bo nie chcę przestraszyć na przykład dziecka, <laughs> które się bawi akurat. Mm -hmm. Także im wcześniej, tym lepiej. Jasne. No ale to jest ale... decyzja, tak? Tak. Co chcemy zrobić i, i, i ile tak naprawdę, mm -hmm. na ile sobie pozwolić. Tak, ale już z dołożeniem później też nie ma problemu. Jeżeli już, już mamy nawet tą centralę, tak, to później możemy nawet y, zasłony sobie, tak, zamontować i, i nie będzie problemu i wszystko będzie fajnie współgrało. Także mm -hmm. jak najbardziej. Mm -hmm. tu każdy etap jest dobry. Czyli głównym elementem na samym początku to jest Zasilanie. I nawet jeżeli w dalekiej przyszłości planujemy, że będziemy czymś sterować, to te to zasilanie warto po prostu o nim pomyśleć wcześniej. Wyprowadzić sobie kable, żeby później ta ingerencja w które trzeba będzie zrobić, tak? no to nie będzie taka drastyczna, tak? nie będziemy musieli kłuć, psuć i naprawiać, tylko już mamy gotowe rozwiązanie pod realizację. Mm -hmm. Inwestorzy coraz częściej sięgają po rozwiązania smart home i jakie najczęściej? No to są przede wszystkim bramy garażowe, prawda, to co tak. my widzimy, wjazdowe, mm -hmm. żaluzje, bo są teraz bardzo popularne, tak, sterowanie żaluzjami. Um, nawet ogrzewaniem, sterowanie ogrzewaniem to mhm. też się pojawia, bo też nasi obserwatorzy czasem lubią się pochwalić mhm. tym, co już zrobili mhm. i, i podsłuchają nam takie swoje zdjęcia. Także mhm. widzimy, że popularność rośnie, naprawdę widzimy to. Nawet rozmawialiśmy o tym, że mhm. budowałyśmy niedawno, no, parę lat temu, swoje mhm. domy. To nie było popularne teraz to się zmienia i większość osób już decyduje się na takie nowości. I na przykład u mnie, jeżeli ja pokazywałam, jak działa sterowanie roletami, tak to na mnie patrzyliście, że co ja w ogóle wymyśliłam, tak? To już jest taka, takie burżujstwo wręcz, że, że ja coś takiego sobie zrobiłam w domu. Ale teraz to już jest standard. Sterowanie aplikacją teraz to już jest naprawdę mm -hmm. na, na porządku dziennym, więc nikogo to nie szokuje. Wszyscy mamy w kieszeni smartfony i mamy domy smart home do dokładnie. Może niedługo będzie tak, że będziemy po prostu całkowicie mieli bezobsługowe domy Dobra, i nikogo no nie właśnie, będzie to dziwiło. To tak. bardziej, że to i nie chodzi tylko o wygodę, ale też energooszczędność na Oczywiście, przykład. Oczywiście, tak, to jest naprawdę tak. wskazane. Mhm. E, ale gdybyśmy miały przejść do następnego e, etapu, czyli mamy już projekt, tak jak że warto wszystko zaprojektować jak najwcześniej, ale też jeżeli się zapomni, to nigdy nie za późno, ale dobrze, następny etap. Wybór ekipy budowlanej, chociaż jak tak pytam, to nie wiem właściwie, czy to jest następny etap, bo teraz może ze względu na napięte terminy y, tych, że powinno się jeszcze przed zakupem działki zarezerwować, ale właśnie, a może to są tylko mity. Mhm. Czy naprawdę ekipy budowlane mają, są tak rozchwytywane? No to jest raczej mit do obalenia y, znaczy, do obalenia. Mm. To zależy, bo to są takie, być może ekipy, które mają kalendarze na, na dwa lata. Ale to jest też bardzo ryzykowne dla firmy budowlanej i dla samego inwestora, bo nikt nie zagwarantuje mu po pierwsze ceny takiej, która była na przykład w ofercie czy w umowie, bo jeżeli tak, to no, przy zmieniających się w ten sposób cenach, to nawet nie ma możliwości gwarancji ceny. To przede wszystkim To nie jest dobry pomysł, żeby w momencie nie wiem, szukania działki, czy nawet tworzenia projektu już zgłaszać się do ekipy. Mm -hmm. Warto to zrobić dopiero jak skompletuje się cały projekt. Bez tego projektu. E, Czyli wykonawca, bez wykonać pani, e, mm -hmm. wykonawca nie jest w stanie dokładnie wycenić tego projektu, będzie rzucał kwotami, które później się zmienią. A to działa zwykle na naszą niekorzyść. To wiadomo, każdy chce złapać tego klienta, więc e, będzie oferował kwotę, prawda, która przejdzie, a potem się okaże, że do Chodzą roboty, które znacznie e, zwiększają e, ofertę poprzednią. Tak? dlatego nie warto. Nie warto, bo to tak naprawdę jest podwójna praca dla wykonawcy, bo on musi dwa razy to wycenić, e, a, a później a też rozczarowanie dla klienta. Więc mamy projekt w ręku gotowy, kompletny, zgłaszamy się do kilku firm, mm -hmm. nigdy do jednej. Więc w tym momencie kiedy tworzy się projekt, warto sobie stworzyć bazę. Bazę firm, które gdzieś działają w okolicy, popytać, zrobić rozeznanie, może ktoś ze znajomych się budował, może może kogoś polecić. Robimy bazę i gdy dostajemy projekt, uderzamy od razu do tych firm, prosimy o wyceny, porównujemy je. Prosząc o dokładne wyszczególnienie materiału, bo to jest bardzo ważne, bo nie wszyscy pracują na tych samych i na równie dobrych materiałach. I, i, i dopiero wtedy decydujemy. No niestety, proces zakupu działki, tworzenia projektu czy adaptacji projektu trwa dość długo, uzyskanie pozwolenia, to wszystko, to może nawet y, trwać rok, więc y, w tym czasie nie warto już wyceniać czegoś, czego tak naprawdę realnie nie, nie mamy w ręku. Czekamy, uzbrajamy się w cierpliwość, to musi potrwać, niestety. Mm -hmm. Ale czy macie jakieś rady, na co zwracać uwagę, właśnie przy wyborze ekipy budowlanej, kierownika budowy? Oj, tak! To... Mogłybyśmy <grym grym grym> okay. książki <grym> pisać okay. na ten temat, ponieważ no... Dobra ekipa budowlana to jest ekipa, no ze świecą szukać teraz naprawdę, same się przekonałyśmy o tym, no może nie budowlana, ale ekipy wykonawcze, mm. e, branżyści. Naciełyśmy się, mimo że bardzo dobrze znamy... W prywatnych budowach. W prywatnych budowach. Mm, mm, tak, I, bez lotu. Nie, może, tak, 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 mm. nie jest to do końca tak prosto zweryfikować mm. dobrego wykonawcę, więc... Polecenie to jest pierwsza rzecz. Jeżeli ktoś jest bardzo zadowolony ze współpracy mm -hmm. z taką daną firmą, to, to bardzo fajnie. Druga... Ocena wykonania, czyli tak. musimy pojechać i obejrzeć rzeczywiście już realizację, tak, mm -hmm. która została wykonana. Nawet w trakcie prac o, to jest dobry można no, pojechać to jest i zobaczyć mm -hmm. tak, tak, porozmawiać. Jeżeli wykonawca nie ma nic do ukrycia, bardzo chętnie zaprosi. Tak. Aha, tak. to jest taki dobry test przesiewowy. Poza tym dobry wykonawca wydaje nam się też. Zaprosić na rozmowę, tak. na której ustali wszystko, wypyta, Załóżone pozna nasze, nasze oczekiwania, powie jakie ma standardy wykonania i to już jest taki sygnał, że, że z tą traktuje, osobą, nas poważnie. Tak, traktuje nas poważnie i z taką osobą możemy po prostu już rozmawiać na temat budowy własnego domu. Tak, to nie jest ktoś. I nie chodzimy na skróty podczas mhm. wyceny i szukania wykonawcy nie wykonujemy tylko telefonów i nie piszemy maili. Konieczne jest spotkanie z wykonawcą. Tak. Zawsze radzimy, że powinna być ta rozmowa. Musimy sobie niestety przeznaczyć. Na pewno będzie to trwało minimum godzinę, bo tak przeważnie u nas wygląda. I, i, i po prostu y, wtedy jesteśmy pewni, czego możemy się spodziewać. Tak. Też jeżeli chodzi właśnie o sam standard, wykonywania danych prac i zakres, bo każda firma może mieć różny zakres wykonywania. Pomimo że mamy jakieś tam ustalone, powiedzmy, one nie są odgórnie, tak? Czyli co zawiera stan surowy, otwarty, zamknięty czy deweloperski, mniej więcej każdy się orientuje, co tam jest w tych etapach. Ale na przykład może nas coś zaskoczyć, że czegoś na przykład wykonawca nie zrobił i on będzie twierdził, że na przykład to nie zawiera się do tego etapu. Więc my musimy dobrze wiedzieć, jaki zakres został wyceniony. I wykonawca powinien nas o tym poinformować. O pieniądzach podobno się nie rozmawia, ale umówmy się nie przy budowie domu. Zresztą y, parę chwil temu powiedziałyście, że budżet jest tak naprawdę czymś najważniejszym, że od tego powinno się y, zacząć i nie wstydźmy się, że mamy za dużo albo że może za mało. Y, 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 I dlatego chciałam Was spytać, czy stworzenie kosztorysu inwestorskiego, bo tak to się chyba nazywa. Ja akurat jestem żoną architekta i troszeczkę wiem, ale jak traktować kosztorys inwestorski? Czy możemy mu ufać i nie będzie diametralnie się zmieniał w trakcie budowy? Czy może są takie elementy, które warto sobie założyć, że będą więcej nas kosztowały, niż to się początkowo wydaje? Może mogłybyście o tym się wypowiedzieć? My mamy, pomimo, że kosztorysujemy, to mamy dość takie dziwne podejście do kosztorysów, bo jasne, one są bardzo przydatne pod tym względem, że przynajmniej mamy jakieś ramy, jeżeli chodzi o koszty budowy, tak? Czyli mniej więcej wiemy, ile to może kosztować. Co prawda zawsze proponujemy, żeby dodać sobie 30% do tego. Czyli ogólnie do całego kosztorysu 30% dodać, Jeszcze zależy, do którego kosztorysu. Jeszcze tak zależy, bo tak naprawdę to mogłybyśmy oddzielić te kosztorysy inwestorskie, bo są różne kosztorysy, na przykład przy typówkach. Jeżeli wybieramy sobie projekt z internetu, bardzo często... Typówka to jest taki projekt... Gotowy, o, 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 Ale to dobrze wiedzisz. Tak, typówka to jest projekt okay. gotowy, który widzimy w internecie, pod którym mamy taki gotowy kosztorys zrobiony, cenę podaną za stan surowotwarty, zamknięty, stan deweloperski. No i tutaj musimy powiedzieć, że to są kwoty mocno niedoszacowane, bo bardzo często je porównujemy z tym, co same robimy. I czyli tu około 30% trzeba, tak? No, no dwie... zależy nawet od pracowni, tak, bo tak, są pracownie, pracowni. które naprawdę przykładają się do tego i bardzo często wychodzi nam porównywalnie. Więc nie jest jeszcze tak źle i to zależy też jak często są aktualizowane te kosztorysy, chociaż temu też nie można do końca ufać, bo bardzo często mamy na przykład, że są na podstawie cen z pierwszego kwartału, na przykład 2022, a my wiemy, że takich cen nie ma. To jest po prostu... To może on, jest raczej chwyt marketingowy bardziej, tak? Tak. To, żeby nakłonić kogoś. Ktoś myślał, że go stać na budowę takiego domu. I on się zaangażuje i potem będzie. Tak. Tak, I tak. to I jest no tylko duże, duże rozczarowanie, problem. Tak. Tak. Takie kosztorysy inwestorskie, na przykład robione, dedykowane projektom indywidualnym, tak? Bo gdy idziemy do architekta i prosimy o projekt indywidualny, to często możemy też uzyskać taki kosztorys inwestorski i on może być niedoszacowany ze względu na to, że jest na przykład robiony rok wcześniej. Mm -hmm. I, I wiadomo, że te ceny no, w tym przypadku, w, w przypadku roku 21 i tego to już zupełnie nieadekwatne. Mm. Więc Tutaj ceny to się zmieniają w tydzień do tygodnia, więc... Czy, Czyli co byście poradziły naszym widzom, słuchatom? <laughs> My radzimy, żeby przysiąść do tego po prostu. Mamy nawet fajne przykłady z naszych takich klientów, którzy rozpisywali sobie samodzielnie koszty budowy. Przede wszystkim mamy projekt, to na tym etapie... Wiadomo, to jest trochę już za późno, żeby na przykład dopasowywać do swoich potrzeb finansowych, tak, tutaj czy możliwości. Czy możliwości, takich. ale tutaj już na początku to trzeba by było podzielić ten dom na metry kwadratowe i ewentualnie, że każdy metr przyjąć, że kosztuje na przykład, nie wiem, 4000. No, no na przykład 4000 pr... tysiące tak. i wtedy wiemy, że każdy dodatkowy metr kwadratowy, no to jest te 4000 tysiące więcej. Ktoś powie, że no dobrze, co to jest 4000, gdy budujemy dom za milion, tak? No to jest. To się tak wydaje, tak? Bo pamiętajmy, że te tysiące to jest, przypuśćmy na tą chwilę, ale na przykład za pół roku to już może być na przykład 4,5, 5, 6. Mhm. I musimy być na to przygotowani, że te koszty będą wzrastać. Więc powiedzmy, że na początku bardzo ostrożnie dobieramy metraż domu, a później. I tworzymy swój własny kosztorys. nawet, nawet takie szacunkowy, szacunkowy bardziej, Szacunkowy I w pierwszej kolejności wyceniamy projekt u wykonawcy. To jest najlepsza metoda wyceny, bo tyle rzeczywiście zapłacimy u wykonawcy. Nawet jeżeli yy, budujemy dom systemem gospodarczym, bo. Wtedy mamy już jakiś narzut, powiedzmy, delikatny, który y, tak naprawdę zarabia wykonawca, ale my powiedzmy, że go zaoszczędzimy, tak? Y, I to jest dla nas już jakaś rama, która y, może nam powiedzieć, ile mniej więcej będziemy musieli na dany etap y, przeznaczyć. Tylko tutaj raczej polecamy wyceniać do stanu surowego otwartego u wykonawcy, i już kolejne etapy po kolei wyceniamy samodzielnie. Czyli tak, idziemy do, y, firmy, tak, idziemy do firmy z oknami, wyceniamy sobie okna. Mm -hmm. I zawsze doprecyzowujemy to, co dokładnie chcemy. Nie wyceniamy najtańszej opcji, bo zawsze jest tak, że podczas budowy domu wybieramy i tak droższą opcję. Bo y, gdy wybieramy na przykład y, okna, no to sobie myślimy tak, no nie wezmę białych, bo mi się podobają grafitowe. Ale grafitowe są droższe. I tak. co tu zrobić? tak? Albo jeszcze Ale... dwustronne. No i jeszcze w dwu kolorze. Tak, i to po prostu nabija nam koszty. No nie zrobię takich ze słabym współczynnikiem przenikania, no bo przecież to na lata jest. tak? Za drugi raz wymienię za 20 lat, więc też nie będę żałować pieniędzy. I później z tego założonego na przykład 30 tysięcy robi nam się 60. 000. No i już nam się rozjeżdża cały kosztorys. I tak jest na każdym etapie. I my to gwarantujemy. Nawet przy wyborze materiału do budowy domu, czyli do ścian, tak? To już na tym etapie zawsze jest, no wezmę ten droższy, lepszy, no bo jednak raz się dom buduje i zawsze jest to samo. Więc y, starajmy się wyceniać nasze docelowe już potrzeby. Nie róbmy skrótów w tym temacie, bo później... Bo to możemy się bardzo zaskoczyć. Tak, 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 bardzo. I tak się... zawsze mówimy o tym, żeby doliczać do tego, co zostało wycenione, właśnie kilka procent żeby był ten zapas. Tak samo y, są takie niuanse, których większość ludzi nie bierze pod uwagę. Na przykład przy samej elewacji. Większość panów, jeżeli zadzwoni się do ekipy elewacyjnej i zapyta się o metr kwadratowy wykonania elewacji, jest to elewacja podstawowa. Ona tylko zawiera ocieplenie, tak, yy, czyli materiał termoizolacyjny i wyprawę tynkarską. Tam jeszcze pomijamy parę warstw, tak, ale to jest elewacja podstawowa. I ona kosztuje, ileś tam teraz jest dużo, nawet nie będę mówić. Yy, I to jest za mało. Do tego dolicza się. Obróbki na przykład Parapetus, parapetów, balkonów. To są różne okładziny ścienne. Jeżeli chcemy mieć jakieś deski, kamień, cokolwiek, tak, to wszystko. Bo jeżeli nie chcemy niesamowicie... mieć zwykłej białej elewacji, no to niestety już później wszystko. Nabija mam. cenę. cenę. Dodatkowo Także z podstawowej na przykład z 60 tysięcy, to już później Sky's the Limit, bo tak, tak może naprawdę, być dwukrotnie wyższa. Dwukrotnie, trzykrotnie. Już zależy, co tam sobie położymy na tej elewacji. Dlatego musimy bardzo rozsądnie do tego, Podchodzić i nie wybierać oczami, też, jeżeli wybieramy projekt budowy, yy, tam na przykład gotowego projektu, nie patrzymy na elewację. To jest najgorsza tak. rzecz, jaką możemy zrobić. Bo, bo skończymy yy, z elewacją nieskończoną. Tak, <noise> tak bo że... przeważnie tak to się kończy. Czyli yy, albo kończymy na zwykłej, standardowej elewacji, i dlatego mamy taki wysyp elewacji. Białych. białych, ewentualnie z stawkami jakimiś kolorowymi, bo niestety, ale na tym etapie ludzie dowiadują się. Jakie to są ogromne koszty, jeżeli chodzi o jakiekolwiek okładziny, bo to jeżeli sprawdzimy na y, stronie internetowej jakiegoś marketu budowlanego, że na przykład y, kamień kosztuje ileś tam, tak, No to jeszcze do tego kamienia to jeszcze Te daleka droga. Tak, y, sam klej, później robocizna i tak dalej. To jest mnóstwo pieniędzy. Także musimy mieć y, świadomość tego, że każdy nasz wybór Determinuje wyższą cenę. No, niestety. Dzie dziękuję, że uświadomiacie nas, bo myślę, że wielu y, słuchaczy, widzów i ja również nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego. Mm. E, ale też mówi się, że najwięcej kosztów pochłania tak zwana wykończeniówka. I czy też zga zg zgadzacie się z tym, yy, a może macie jakieś porady na zaoszczędzenie albo chociaż nie przepłacenie w, yy, w tym obszarze? na pewno nie zgodzimy się z tym, że wykończeniówka pochłania najwięcej pieniędzy. Nie, nie, nie. Nie, bo to nie jest. To wszystko wszystko zależy od standardu, jaki chcemy osiągnąć i tego, na jakie rozwiązania będziemy się decydować. Oczywiście, że jeżeli chodzi o wykończeniówkę, to naprawdę. No można porównać panele do marmurowych podłóg, prawda? No to i wtedy różnica jest w cenie. No ale jeżeli robimy to powiedzmy w takim standardzie, to nie są y, aż takie koszty, że będą nas zwalać z nóg i będą więcej kosztować, na przykład niż stan deweloperski. No nie, 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 zdecydowanie nie. Ale wiadomo, łazienka o tym samym metrażu może kosztować 20 tysięcy, może też 80. 000. To jest tylko kwestia tego, na ile chcemy sobie pozwolić, a jeżeli chcemy zaoszczędzić, to wiele rzeczy możemy wykonać własnoręcznie tak jeżeli mamy takie możliwości predyspozycje jeżeli ktoś umie malować może sobie pomalować no to sam to nie tak? jest akurat trudne yy, tak teraz... może sobie położyć sam panel jeżeli potrafi zamontować pstryczki elektryczki tak, tak. <gry> to są takie rzeczy które rzeczywiście nabijają bardzo cenę jeżeli komuś to zlecimy A my w A tym nie momencie nie są też trudne w wykonaniu tak, nawet montaż samego troszkę... oświetlenia nie jest y, trudne ale jeżeli za Płacimy elektrykowi, on za każdy punkt sobie tam policzy, prawda, dodatkowo, więc warto niektóre rzeczy po prostu wykonać samodzielnie. Yy, przy bo... okazji też nauczymy się czegoś nowego. Hmm, tak, no i yy, <laughs> ważne jest yy, przy wykończeniówce jeszcze ustalenie yy, priorytetów, bo nie zawsze dysponujemy na samym końcu budowy gotówką, która pozwoli nam wykończyć ten dom w całości. Nie oszukujmy się, ogrom ludzi przeprowadza się do nowych domów, które są niewykończone i muszą to być zapewnione podstawowe rzeczy, czyli co najmniej kuchnia, co najmniej jedna łazienka, musimy na czymś spać. Wiadomo, możemy, możemy na przenieść. Na makaracu, Albo tak, mamy meble tak, ze tak, starego może... domu. Mhm. Oczywiście, tylko musimy ustalić priorytety. Bez nie róbmy nie sobie tak mhm. od razu, e, pięknego wystroju salonu, kiedy nie mamy tej łazienki, tak? E, ustalmy priorytety, harmonogram działania, zobaczmy na ile nas stać i, i działajmy e, jakoś tak systematycznie. Jesteśmy na to świetnym przykładem, tak, to bo, bo my, tak robimy my my po, prostu. po prostu. Mało kto się wprowadza na super tiptop wykończone. To, to, to jest super bardzo tak, to jest rzadkość, nie, niestety. Tak, także wykończeniówka, pochłania bardzo dużo, ale to wszystko zależy od gustu, od tego na ile sobie pozwalamy, tak? i no, jak duży metraż mamy, no, bo wykończenie nie wiem, podłóg ścian, to wszystko są setki złotych. To o tym trzeba pamiętać. No. Nie liczymy takich rzeczy, prawda? Sama armatura łazienkowa, czy jakiś biały montaż, wszystko. Tak. Wszystko to jest bardzo drogie. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie to są kwoty. Później, no, Oświetlenie, jest, prawda? Tak. Bardzo zaskakujące jest dla osób wprowadzających się koszt oświetlenia w ogóle, tak? To mhm. Do sprzętu, lamp mhm. i tak dalej. No. Bo na etapie elektryki to sobie myślimy, że a tu się przyda lampa, tam się przyda lampa, a tu tak. jeszcze może i tam. Ale pamiętajmy, że każdy kabelek musi mieć jakieś zakończenie, więc hmm. każde takie zakończenie kosztuje. Hmm. Właśnie, a mówiłyście jeszcze o tym, że dużo rzeczy z wykończeniówki można, jak się chce, spróbować samemu zrobić. A jeżeli na przykład chodzi o urządzenia typu smart, to czy to sami możemy też instalować, czy raczej zlecamy? To zależy od tego, jak, jak bardzo skomplikowane tak. są substancje no i od predyspozycji. Bo predyspozycji. Bo nie każdy się na hmm. takie hmm. rzeczy zna, hmm. ale hmm, widzimy, naprawdę niektórzy, mają taką smykałkę do tego, że, że sami się gardą, więc nie ma problemu, jeżeli ktoś chce, to jak najbardziej, ale osobom, które zupełnie są zielone w to tym lepiej temacie, zły. to już tak. To, to tak, to tak to ja lepiej na przykład zły. nawet zły. nie potrafię za bardzo zrobić sama me mebla, które mam złożyć, a, a niektórzy uwielbiają. Ja to uwielbiam. Ja ja tak tak, tak, ja więc to umielbia. w każdej dziedzinie tak jest. E, Bardzo dziękuję wam za rozmowę, ale jeszcze was poproszę, żebyście chwilę z nami zostały, żebyśmy e, w ramach takiego podsumowania w kilku dosłownie punktach, żebyście starały się tak skondensować tę wiedzę, którą przekazałyście, żeby nasi widzowie, i widzki, i słuchacze, i słuchaczki zostali z takimi też konkretami. Pierwsze pytanie: na co zwracać uwagę przy wyborze działki? Ukształtowanie terenu, miejscowy plan zagospodarowania, warunki gruntowo wodne. Sąsiedztwo, czyli infrastrukturę, tak, infrastruktura. Dostęp do sklepów, szkół i nawet miejsca pracy. Tak, nawet drogi dojazdowe, bo to też jest bardzo ważne. Hałas ewentualny i, i jakieś nieprzyjemności związane z zapachami, tak jak mm -hmm. mówiłeś. Mm -hmm. Tak. I te badania gruntu, Tak, tak, tak. Oczywiście. Tak, tak, czy stworzenie kosztorysu inwestorskiego jest niezbędne? Nie jest niezbędne. Można <noise> sobie bez tego poradzić i ważniejsza jest, ważniejsza jest wycena u docelowego wykonawcy, albo nawet u kilku, żeby można było poznać realne ceny i nie być zaskoczonym zbytnio. Czy warto zaplanować, jakie urządzenia typu smart chcemy mieć w domu jeszcze na etapie projektowania, czy można też to zrobić później na etapie wykończenia? No to wszystko zależy od tego, jak bardzo chcemy zautomatyzować swój dom. Im bardziej, tym wcześniej zaczynamy myśleć o y, urządzeniach smart. Ale oczywiście, jeśli później chcemy ją rozbudować, nie ma problemu. Możemy sobie z tym później poradzić. I na końcu, jakie niespodzianki może pociągać ze sobą budowa domu na co zwrócić uwagę już na początku. Yy, I na tym każdym etapie wyboru architekta, ekipy budowlanej i. O, ciężko będzie skondensować no, taką tak. wiedzę. Tak? Nie, niespodzianek jest mnóstwo, to chyba każdy budujący dom mógłby swoją historię opisać, bo to jest y, bardzo rozległy temat bo możemy się zawieść na ekipie, możemy się zawieść na dostawcy materiałów, możemy materiału odpowiedniego nie dostać, może się okazać, że jest dla nas nieosiągalny ze względu na finanse. Jest bardzo dużo też na przykład błędów w projektach, to się zdarza, coś co nie zostało przewidziane, a w trakcie budowy musimy rozwiązywać. Oczywiście robimy to tylko z, w porozumieniu z kierownikiem budowy. To ono wszystkim decyduje, bo o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, że to jest kluczowa postać, bo dużo mówiłyśmy o architekcie, prawda? No, tak Ale kierownik budowy na etapie już realizacji jest najważniejszą osobą. Nie robimy nic, zupełnie nic bez jego wiedzy. To jest osoba, która powinna być z nami w stałym kontakcie, powinna być w miarę dyspozycyjna i pojawiać się. Jak najczęściej na tej budowie. Czyli byś taka zaangażowana. Bardzo tak. Mhm. To, no Po tym można poznać dobrego kierownika budowy. Mhm. Trzeba pytać po krajowe. prostu, trzeba pytać się osób, które już miały z nim do czynienia, czy, mhm. czy rzeczywiście był zaangażowany. To jest podstawa. to no, Dla nas to jest taki priorytet, żeby wpoić właśnie naszym obserwatorkom. to, bo Gdzieś że... jest marginalizowany ten udział kierownika w, kierownika. w budowie. Nieku, nawet ja panny. w ogóle na to zmarga, zmarginalizowałam. Bo nie <laughs> to o, tak okay. wyszło, że po prostu. Ech, zauważyłyśmy pewną prawidłowość. Dużo błędów jest w stanie wyłapać czy naprawić kierownik, jeżeli są wcześniej zasygnalizowane, tak? Im później, tym naprawa danego błędu będzie dużo bardziej kosztowna i bardziej skomplikowana. Więc przede wszystkim nie boimy się, tylko chwytamy za telefon i dzwonimy od razu do kierownika. I nie pytamy na forum, nie pytamy budowy kobiety, tylko dzwonimy do kierownika, kierownika. budowy, bo on jest pierwszą osobą, która też za to odpowiada, bo my możemy poradzić komuś, co powinien zrobić. Ale jeżeli chodzi o aspekty konstrukcyjne, to my zawsze będziemy Odsuwać odsyłać. Nigdy nie bierzemy na siebie. Tak, konstruktor, architekt, tak. kierownik. Oni są po prostu najważniejsi w, w tym procesie i, i zdecydowanie trzeba się z nimi kontaktować. Tak, oni za to decydują. Tylko święto Trójca. Tak, <słuch> tak oni za to odpowiadają prawnie. I tak naprawdę grozi im nawet więzienie w razie y, jakichś y, błędów. Także musimy szanować też ich rolę w całym tym procesie budowlanym i nie marginalizować tego, bo to jest... I niczego nie zatajać. I jest... nie zatajać, hmm, oczywiście. To jest bardzo ważne. Tak. Jeżeli coś zostało zatajone, to nie, y, nie myślimy w pierwszej kolejności o y, kosztach naprawy, bo być może, Osobą, która ponosi za to odpowiedzialność, nie jest inwestor, więc musimy pamiętać o tym, że jeżeli jest błąd, to przede wszystkim naprawiamy go i później szukamy osoby, która za to odpowie, bo być może na przykład zawiniła betoniarnia, być może zawinił wykonawca i on wtedy jest zobowiązany do tego, aby pokryć koszty naprawy. Jeżeli to będzie odciągnięte w czasie, znalezienie osoby odpowiedzialnej będzie bardzo trudne. Tak. A koszty znowu naprawy dużo większe. I będą już wtedy przeważnie przerzucone na inwestora, bo yy, wiemy jest też, że tak tak, takie mm, sprawy sądowe ciągną się w nieskończoność czasami i już bardziej opłaca się zawsze inwestorowi w pierwszej kolejności naprawić to we własnym zakresie i dopiero wtedy się sądzi i tak dalej. Także... Czyli nie bójmy się na bieżąco nie, zgłaszać jakichś nie, nie. wątpliwości, jakichś problemów, które wynikły, mają prawo się tak, zdarzyć. Ale... Bo Rzadko chwalimy się o porażkach, mhm. więc to, że ktoś nie pisze często na forum czy na jakichś grupach, że coś poszło nie tak, i z jakim, na jakimś to etapie, znaczy, że, że, że nie wszystko? nie że każdemu się udaje, że na przykład jeżeli przeprowadzamy betonowanie zimą i każdy tak robi, to nie znaczy, że y, to jest powszechne i, I, prawidłowe. i prawidłowe. To są tak? też dowody anegdotyczne tak zwane, Tak, prawda? dokładnie. <laughs> Po prostu nie lubimy się przyznawać do własnych błędów. A to, że nikt się nie chwali, nie znaczy, że tego nie ma. Bardzo dziękuję za mnóstwo cennych rad i wskazówek, za to, że otworzyłyście oczy na wiele rzeczy, z których ja przynajmniej ja jestem pewna, że i nasi widzowie, i słuchacze też nie zdawali sobie sprawy. Dziękujemy bardzo. My również dziękujemy. Nie, nie zapomnijcie, jak się nazywa wasz profil na Instagramie? Budowa kobiety. Dokładnie tak. Tak, zapraszamy. Dziękuję. Dziękujemy. Raz. dziękujemy. To był wideopodcast Smart Domowe Rozmowy by Somfi. Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów na YouTube, Spotify oraz iTunes. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.